Cześć, witam Was ponownie. Sezon na truskawki w pełni. Postanowiłem zrobić pyszny deser z mascarpone i truskawkami. Zaczynamy. Potrzebować będziemy tylko kilka składników. 200 ml śmietany, 36%. 3 łyżki cukru. 1 serek mascarpone, 250 g. I 700 g truskawek. W pierwszej kolejności musimy ubić naszą śmietanę. Pamiętajcie, śmietana prosto z lodówki. To ubijamy. Nasza śmietana jest już ubita na sztywno. Przekładamy serek mascarpone i delikatnie mieszamy. Nasza masa jest już gotowa. Warto ją na koniec delikatnie ręcznie przemieszać. Odstawiamy ją na bok i teraz zajmiemy się truskawkami. Jak wspomniałem już wcześniej, mamy 700 g truskawek. Część z nich pokroimy na kosteczkę, resztę zmiksujemy. Część truskawek mamy pokrojone w kostkę. Trzy truskawki pokrojone są na połówki do ozdoby. Pozostała część jest zblendowana. W tym momencie przełożę krem do rękawa. Krem mam już przełożony. W pierwszej kolejności przekładamy truskawki pokrojone w kostkę. Dwie łyżki do pucharka. Następnie robimy krem. Pierwszą warstwę. Zalewamy to naszymi zblendowanymi truskawkami. I dajemy kolejną warstwę kremu. Deser dekorujemy połówkami wcześniej przygotowanych truskawek. Tak oto wygląda nasz deser. Życzę smacznego.